Dzień dobry Agnieszko, cześć. Cześć, dzień dobry. Mam przed sobą twoją książkę, Architektki PRL-u, komunistki, literatura i emancypacja kobiet w powojennej Polsce. W ciągu najbliższej godziny pewnie znajdziemy czas, żeby porozmawiać o każdym z członów tej nazwy i o komunizmie i o literaturze i o emancypacji, ale zacznę od najoczywistszego pytania, co chciałaś tą książką osiągnąć? Znaczy przede wszystkim tak jak teraz o tym myślę to ta książka miała mieć taki wymiar powiedziałabym edukacyjny. To znaczy z jednej strony chciałam wydobyć z zapomnienia, z przemilczenia, w ogóle z takiej niepamięci często niewiedzy społecznej w Polsce kobiety, które po wojnie uczestniczyły w kształtowaniu socjalistycznego projektu modernizacji kraju. I dla których emancypacja kobiet, równość kobiet, równość kobiet i mężczyzn była jednym z istotnych członów tego projektu, czy programu już w pewnym momencie modernizacyjnego. Ale tak myśląc też szerzej o, tym, o tej książce, to myślę, że, że jednym z takich moich celów było też dołączenie z tą pracą do szeroko już w tej chwili rozwijającego się nurtu badań. Nad kobietami właśnie działającymi na rzecz emancypacji kobiet, kobietami, które definiowały się jako przedstawicielki, członkinię ruchów lewicowych, socjalistki i komunistki, szczególnie w Polsce, jakby myślenie o komunizmie, komunistach, komunistkach jest obarczone jakby takim szeregiem różnych uprzedzeń, schematów, stereotypów. Natomiast co ciekawe, ale nawet tutaj te badania się rozwijają i przybywa z roku na rok, przybywa prac poświęconych jakby temu, temu tematowi. Natomiast to, co jest dla mnie ciekawe i o czym nie wiedziałam, a dowiedziałam się pracując nad tą książką, to to, że takie prace powstają też w innych krajach. Nie tylko tutaj naszego dawnego tak zwanego bloku wschodniego czy bloku socjalistycznego w, w Europie, ale również na świecie. Prace poświęcone komunistkom indyjskim, chińskim, także w, w Stanach Zjednoczonych, w wielu, wielu krajach, w krajach Ameryki Południowej w wielu krajach ta, takie prace są prowadzone, jakby nie tylko też na poziomie krajów. Ale również na poziomie jakby aktywności tych kobiet na arenie między czy transnarodowej. Więc z jednej strony ten wymiar edukacyjny, poszerzający wiedzę, czy właściwie e, można powiedzieć uzupełniający, wprowadzający bardzo wiele tematów, a z drugiej strony taki, e, ta, taki, taki element dołączania do czy tworzenia pewnego kolektywu e, myślowego, e, który ma właściwie teraz charakter już też powiedziałabym ponadnarodowy. Z jednej strony, jak sama zauważyłaś, to może być bardzo dobry czas na taką misję przywracania kobiet zaangażowanych w emancypację, feminizm czy budowę społeczeństwa w Polsce ludowej, bo ludowa historia, herstoria, różne nowe nurty badań rzeczywiście cieszą się dzisiaj wyjątkową popularnością, ale z drugiej strony to może być bardzo zły czas, bo kontekst rosyjskiej inwazji na Ukrainę czyni, szczególnie w Polsce, takie zadanie, jakie sobie stawiasz, w wyjątkowo kontrowersyjnym, moim zdaniem. Być może od lat nie było tak złego czasu na pomysł, żeby rehabilitować kobiety kojarzące się wprost z ruchem komunistycznym w Polsce, komunistyczną partią Polski i systemem budowanym w Polsce pod radziecką protekcją po roku 1945. Ale właśnie w mojej książce staram się to i myślę, że udaje mi się to zrobić pokazać, że bohaterki mojej książki, częściowo też bohaterowie, bo przecież w tej książce pojawiają się również mężczyźni, chociaż głównymi bohaterkami są kobiety. To byli polscy komuniści, to byli ludzie, którzy byli, mieli przedwojenny przede wszystkim. Przedwoje... Wielu ludzi powie, że polski komunista to mm. oksymoron. No cóż, co ja na to poradzę? No, przed wojną działała, istniała w Polsce partia komunistyczna, ona istniała nie tylko przed II wojną światową, ale, ale również przed Pierwszą wojną światową. Polska lewica była zróżnicowanym tworem, chociaż dzisiaj uznaje się, że właściwie najbardziej na lewo to mogą być tylko socjaliści i PPS, a wszystko co dalej to już właśnie tak jak mówisz albo ściana albo właśnie ściana Kremlowska. Ale ja w tej książce pokazuję, że, że to są w dużej mierze schematy uprzedzenia, stereotypy, albo często brak wiedzy. E, moje bohaterki wyrastały e, w Polsce, tutaj kształtowała się ich e, świadomość. E, nie była to tylko świadomość czy pewne, pewne przekonania jakby wyuczone, e, tylko stricte, nie wiem, na jakichś kursach partyjnych, ale bardzo często dla wielu z tych kobiet e, jakby szkołą było życie, to znaczy one wyrastały w międzywojennej, głównie Polsce. Wiele z nich osiągało wtedy już też taką no, dojrzałość, świadomość, e, jako ludzie, ale też jako, jako działaczki, jako intelektualistki, jako, yy, po, jako polityczki. Yy, tutaj stykały się z bardzo wieloma yy, jakby, no, jakby to powiedzieć, no, nie chodzi nawet o dyskryminację, uprzedzenia, czy nawet pewne formy przemocy. Niektóre bohaterki, mojej książki, to polskie Żydówki, które już w czasach, już w latach 20. i 30. miały problemy z podejmowaniem edukacji na uniwersytetach z powodu wprowadzanego na różnych uniwersytetach w różnym czasie, numerus klauzus i getta ławkowego następnie. To były kobiety, które pracowały w szkolnictwie, były nauczycielkami i. Jakby stykały się z różnymi rozwiązaniami, jako urzędniczki państwowe, na przykład, miały problemy z, z tym, żeby angażować się w, w działalność polityczną, czy nawet społeczną, szczególnie po, po lewej stronie. Takie bohaterki mojej książki, jak ja wiem, nie, niesławna Wanda Wasilewska czy Janina Broniewska, straciły pracę w szkole w latach 30. Z powodu zaangażowania w działalność lewicową. W przypadku Wasilewskiej to nawet nie była stricte działalność komunistyczna, ponieważ Wasilewska, jeżeli już mamy tak szczegółowo mówić, nigdy nie była członkinią Komunistycznej Partii Polskiej przed wojną, była członkinią PPS, była nawet członkinią władz Rady Naczelnej tej partii, więc zasiadała we władzach tej partii, a jednak straciła pracę jako nauczycielka. Więc. Nie tylko dyskryminacja ze względu na płeć, ale też dyskryminacja ze względu na pochodzenie społeczne, tak? pochodzenie etniczne. Ja już nie mówię o tych kobietach, które wywodziły się z jakichś takich, no powiedziałabym, tych niższych warstw społecznych, które no po prostu stykały się z wyzyskiem, z, z, jakby z eksploatacją w, w pracy. I jakby komunizm to nie, komunizm czy lewicowe za, zaangażowanie przed wojną, to nie była po prostu, nie wiem, herbatka czy kawka wypijana gdzieś w kawiarni i intelektualne dysputy o Marksie, Engelsie i nie wiem działalności Róży Luk Luksemburg, tylko to była bardzo często jakby oddolna, oddolna praca, która działalność w związkach zawodowych również. Tak? Więc jakby moja książka też w pewnym momencie, w pewnym sensie w jakiś sposób rewiduje też takie nasze wyobrażenia o przedwojennej Polsce, o przedwojennym komunizmie jako krainie mlekiem i miodem płynącej, w której wszystkim żyło się Cudownie, no nie wszystkim. Przed wojennym przedwojennym ustroju, tak. Na rzecz kobiet w drugiej RP działały bardzo różnorodne środowiska ideowe. To były organizacje katolickie, organizacje świeckie, organizacje żydowskie, różne ligi pomocy kobietom skupione no rzeczywiście bardziej wokół partii lewicowych, ale nie tylko. W czym komunistki okazały się dla ciebie ciekawsze? W czym przyszły architektki? PRL-u były twoim zdaniem m, tak interesujące, żeby poświęcić im no, jednak już wiele lat pracy naukowej, bo to przecież nie jest projekt, który narodził się wczoraj. No nie, to jest projekt, który właśnie kształtował się, powiedziałabym, około dekady <grych> zanim się ukształtował tak, jak, jak, jak powstał w książce. Znaczy powiem tak, ja w mojej, w mojej pracy w ogóle uznałam, że to, czego nie ma w badaniach nad historią komunizmu czy historią ruchów lewicowych i to gdzie są luki w badaniach nad historią kobiet i ruchu kobiecego to jest właśnie powojenne zaangażowanie kobiet jakby w tą działalność lewicową więc w mojej książce okej okay, poświęcam rozdział Wandzie Wasilewskiej i na przykładzie tej postaci staram się pokazać tą genezę czy genealogię Działalności moich bohaterek, rzucam takie szersze tło. Ale to, co mnie tak naprawdę interesowało, to było, było ich zaangażowanie w tworzenie tych projektów modernizacyjnych po wojnie. Ponieważ ja mam takie wrażenie, e, możesz mnie poprawić, ale e, wiem, że dzisiaj obserwuję to wiele młodych, szczególnie kobiet, młodych dziewczyn, jeżeli interesują się historią lewicowego zaangażowania, czy komunistycznego zaangażowania kobiet, to bardzo często swoją, swoje zainteresowanie kończą na Róży Luksemburg, która tragicznie zmarła, zresztą za, za jakiś czas będziemy mieć rocznicę jej, 104 rocznicę jej, jej śmierci, jej zamordowania przez bojówki, bojówki prawicowe. Więc jakby ja trochę czasami przewrotnie być może mówię, że w Polsce dobra komunistka to martwa komunistka. Natomiast te, które wojnę przeżyły, i te które przeżyły ją albo w kraju, albo za granicą w związku radzieckim na przykład, ale nie tylko i które wróciły do kraju i które zdecydowały się, że tutaj będą budować jakby nową Polskę, nowy, nowy socjalistyczny, modernizacyjny projekt, którego częścią będą prawa kobiet, tych kobiet właściwie w historii naszej również tworzonej przez od lat przez badaczki feministyczne, przez badaczki, które opowiadają historię kobiet wygrzebując jakby różne zapomniane aspekty. No nie mają miejsca, więc to to, to było moje, jakby ja tutaj nie robię porównań, w czym były lepsze, a w czym były gorsze. Mnie interesowało to, dlaczego mówiąc dzisiaj o, o PRL-u, o którym mówimy dużo, ale mówimy o nim bardzo często schematycznie i, i stereotypowo, i myślę, że 30 lat po, 30 z hakiem lat po. Końcu polski ludować być może jest wreszcie czas, żeby zacząć otwarcie i uczciwie zacząć rozmawiać o, o tym temacie. Dlaczego w, tych, w, tych, w tej opowieści właściwie brakuje kobiet? A było ich bardzo dużo na odcinku, odcinku, mówiąc językiem epoki, tak? w tych sektorach dotyczących edukacji, oświaty, nauki, kultury, ochrony zdrowia dyplomacji również, co ciekawe, w której w mojej książce też trochę wspominam, było bardzo dużo kobiet. Dlaczego o nich dzisiaj nie mówimy? Dlaczego nie mówimy o nich poważnie, unikając czy odrzucając takie schematyczne sformułowania jak, nie wiem, żony, matki, córki, wpływowych działaczy czy polityków, bo tego tak one do dzisiaj funkcjonują. Wanda Wasilewska kim była? Córką swojego ojca. Ja spróbuję, Więc... spróbuję odpowiedzieć na tak postawione pytanie, skoro rzuciła się w przestrzeń może nie mówimy o nich dlatego, że budowa Polski Ludowej, z wyjątkiem mitu odbudowy Warszawy, dla nikogo nie jest dzisiaj atrakcyjnym punktem odniesienia. Nie ma w Polsce ruchów społecznych, partii politycznych, a no przynajmniej w głównym nurcie, które by się do tego okresu odwoływały. To znaczy, ja myślę, że jest, są, jest dużo partii i organizacji, które się do tego okresu odwołują, ale odwołują się oczywiście sposób. w jednoznacznie negatywny sposób. Jeżeli PRL służy dzisiaj w debacie publicznej, to oczywiście e, służy on trochę jako taka pałka do walenia po głową e, różnych przeciwników politycznych, ideowych i tak dalej. E, natomiast no, e, oczywiście jest mi bardzo przykro, że nie mówi się o tym, e, o tym okresie, dlatego że ciągle żyją ludzie, którzy w tym... W tym okresie się wychowali, którzy zdobyli wtedy wykształcenie, którzy awansowali też w hierarchii społecznej, potomkowie dawnych chłopów, robotników czy ludzie po prostu z tym, z tym backgroundem, którzy, którzy dzięki na przykład wielkiej ofensywie edukacyjnej, bo myślę, że dzisiaj tak myślę, że nawet najwięksi krytycy PRL-u. Jako no, pe pewnego, pewnego, pewnej, pewnego ustroju, pewnej formuły funkcjonowania i życia, no, nie odmówią tego, że, że jednak wielkie edukacyjne programy w tym czasie, szczególnie zaraz po wojnie, były przeprowadzane. No, jeżeli zobaczymy, że po wojnie średnio tu historycy się spierają około 18% polskiego społeczeństwa to byli analfabeci. Czyli ludzie, którzy albo nie umieli całkowicie czytać i pisać, albo mieli z tym duże tr trudności. I jeżeli zobaczymy, w jaki sposób przeprowadzano no nie tylko tą słynną akcję walki z analfabetyzmem, ale w jaki sposób reformowano szkoły, w jaki sposób zakładano nowe uczelnie wyższe. Jest świetna książka, naprawdę świetna książka polskiej socjolożki Agaty Zysiak, która opisała projekt tworzenia i funkcjonowania Uniwersytetu w Łodzi, w Robotniczym Mieście Łodzi. I Moja, moja, moje, mój zamiar, moje zamierzenie było takie, żeby pokazać, gdzie w tym wszystkim, gdzie w tym projekcie tworzenia tych inicjatyw edukacyjnych, inicjatyw oświatowych, kulturalnych było miejsce kobiet, dla kobiet i, i kobiet, tak? Więc, no... Ja jestem ostatnią osobą, która by negowała osiągnięcia Polski Ludowej w odbudowie kraju po wojnie, ale akurat argumenty z analfabetyzmu uważam za dość słaby, bo... Czy gdyby w Polsce doszedł do władzy inny system, to pozostawiłby 25% społeczeństwa bez umiejętności czytania i pisania? Akurat ten argument z wielu różnych przemawia do mnie najsłabiej? To znaczy, yy, oczywiście nie wiemy, co by się zdarzyło, ale yy, yy, projekty edukacyjne miały, podobnie jak projekty modernizacyjne, mają różną naturę. Ten projekt był nastawiony na takie, powiedziałabym, wyrównywanie nawet nie, nie tyle szans jakby i możliwości, ale w ogóle dawanie ludziom możliwości z różnych klas społecznych e, korzystania z edukacji nie tylko podstawowej, ale też e, średniej i, i również wyższej. Więc e, akurat. E, jeszcze raz przywołana Agata Zysiak pokazuje, jej punktem wyjścia nie jest jakby początek rok 45 i akty założenia Uniwersytetu w Łodzi, ale też pokazuje, na jakim tle się to odbyło. To znaczy rzuca światło na przykład na przedwojenne szkolnictwo. I na ówczesne reformy, które no słynna reforma Jędrzej, Jędrzejewiczowska z, z połowy lat 30., ministra, ówczesnego ministra wyznań religijnych i oświecenia publicznego, która miała w zamierzeniu zreformować system szkolnictwa, no właściwie powiększyła różnice w dostępie do edukacji, na przykład między dziećmi wiejskimi a dziećmi miejskimi, dziećmi z rodzin chłopskich i robotniczych, a dziećmi z rodzin urzędniczo-inteligenckich, już nie mówiąc o wyższych warstwach. Więc oczywiście możemy gdybać, co by było gdyby. Nie wiemy, to już jest jakby takie historical fiction, ale z drugiej strony no pamiętajmy, że procesy modernizacyjne jakby były prowadzone, jakby zanurzone były w różnych, w różnych ideowo-światopoglądowych i politycznych również kontekstach. I dlatego mnie interesuje ta modernizacja socjalistyczna. Ja wiem, że w Polsce w ogóle mówienie o modernizacji w kontekście PRL-u jest. Dla wielu problematyczne, z jakimś oksymoronem, no różnie, tak, w zależności z kim rozmawiamy, i, i tak dalej. Ale ja pokazuję, że właśnie w tym modernizacyjnym, lewicowym, socjalistycznym procesie, właśnie na szczególnie na tych odcinkach oświatowo-edukacyjno-kulturalnych, było sporo kobiet i to mnie interesuje. Ja mam taką propozycję: napisz się spokojnie herbaty i Odłóżmy tę polemiczną część naszej dzisiejszej rozmowy na później, bo rzeczywiście uwikłamy się inaczej w dyskusję o, o rzeczach, które, które mogą być sporne, a nie pozwolimy słuchaczom i słuchaczkom dowiedzieć się, co ty tak naprawdę, czego chcesz dowieść w, w swojej książce. Piszesz, że masz cztery główne tezy. I pierwsza z nich brzmi: Emancypacja kobiet była ważnym elementem projektu socjalistycznej modernizacji. Rozbierzmy to proszę na kawałki. Co, co znaczy tutaj modernizacja, co znaczy ważnym elementem i dlaczego ta emancypacja kobiet była Twoim zdaniem w całym powojennym projekcie rzeczą tak istotną? To już częściowo odpowiedziałam na to pytanie. tak? Znaczy, mo 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 projekt modernizacyjny lewicowy, oczywiście do dzisiaj uznaje się, że to była przede wszystkim inwestycja w przemysł, w industrializację, urbanizację i tak dalej. Ja pokazuję, że ważnym elementem modernizacyjnym były również inwestycje w kulturę, edukację i oświatę. To w ogóle zmienia moim zdaniem postać rzeczy, bo ponieważ tak dużo kobiet było też zaangażowanych w tą, w tą działalność oświatowo-edukacyjno-kulturalną, to stawia je trochę w innej pozycji niż z tej, której tradycyjnie są e, jakby odbierane. Tak? No bo tradycyjnie mówi się, no tak, no, nauczycielki to kobiety, prawda? Animatorki kultury to kobiety, ale ja pokazuję, że w tym programie lewicowym, komunistycznym, powojennym, e, kulturze i oświacie i edukacji przyznawano naprawdę e, duże, duże znaczenie. Nazywano je Czwartą, trzecią reformą po, po reformie przemysłu i po reformie rolnej. To była trzecia reforma. I ja pokazuję, że moje bohaterki tam się na tym odcinku, że tak powiem, odnalazły. Tak? Odnalazły się jako z jednej strony polityczki w gabinetach ministerialnych, jak w wydziałach, w kuratoriach na przykład. Jako nauczycielki oczywiście, ale również w redakcjach czasopism specjalistycznych, nie tylko skierowanych do kobiet, dlatego że dla mnie istotne było to, aby pokazać, że to co, to, co mnie w ogóle interesuje w tej książce, to pokazanie, że kobiety mogą działać na rzecz praw innych kobiet, nie tylko w ściśle wyodrębnionych organizacjach kobiecych. Czy tylko ściśle, takich jak Liga Kobiet czy Wydział Kobiecy Partii. Jest świetna książka socjolożki Magdy Grabowskiej na ten temat. Ona jakby pokazała, w jaki sposób organizacje kobiece. W PRL-u, Państwowe organizacje kobiece w PRL-u, takie jak Liga Kobiet czy Wydział Kobiecy Partii, działały na rzecz praw kobiet. Ja miałam trochę inne założenie, to znaczy chciałam pokazać, że oczywiście działa, działały również poprzez te organizacje, ale działały również w innych obszarach. No właśnie, projektując ed edukację, na przykład edukację zawodową dla kobiet. Po wojnie faktycznie potrzeba było rąk do pracy. Jak pisze inna badaczka, historyczka Natalia Jarska. Na fali, na, 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 w, łam, w ramach ym, pr, ym, planu sześcioletniego 1950-55 dokonano zawodowej, jak to wtedy mówiono, aktywizacji czy produktywizacji ponad miliona kobiet yy, niezatrudnionych w rolnictwie. To są ogromne liczby, yy, i właściwie nigdy wcześniej kobiety z takim impetem nie, wkroczy, nie wkroczyły na rynek pracy. A jeżeli wkroczyły na rynek pracy, to wkroczyły również do edukacji, bo trzeba było te kadry, e, trzeba było kobiety po prostu przeszkolić, wykształcić, dać im, dać im specjalistyczne wykształcenie. E, na przykład, żeby mogły, się, żeby mogły pracować w przemyśle. No to jest oczywiście ten impet taki stalinowski, można powiedzieć, czyli pierwsze uderzenie kobiety, kobiety do kopalń, na traktory itd. Tak tak ile jest w tym mitu, a ile jest prawdy? E, jest tutaj właściwie, znaczy. Powiem tak, bo kobiety na traktory mm -hmm. to jest taki slogan, do którego tak naprawdę w popularnej mm -hmm. historii sprowadza się całą wiedzę o tak, roli kobiet w tak. e, Albo górniczki, albo hutniczki i tak dalej. E, I tutaj bym się podparła i podpieram się w tej książce już badaniami, które na ten temat zostały przeprowadzone, czyli wspomnianej Natalii Jarskiej Małgorzate Fidelis że faktycznie ta zawodowa produktywizacja kobiet w okresie stalinowskim, czyli szczególnie w tym planie sześcioletnim, faktycznie była w dużej mierze nakierowana na przemysł. Zaangażowanie kobiet w przemyśle, nie tylko w przemyśle ciężkim oczywiście, również przemyśle lekkim, włókienniczym na przykład, tak? Też tradycyjnie uznawanym za, za, za przemysł, za przemysł, za, za jakąś taką gałąź, w której odnajdują się kobiety, ale również Fidelis to pokazuje, czy Jarska kobiety były zatrudniane no, również jakby w, w pracy umysłowej, tak? W biurach, urzędach, jako nauczycielki, jako pielęgniarki, i tutaj również no, powiem tak. Ofensywa e, zawodowa ta, ta na rynku pracy szła ręka w rękę z ofensywą edukacyjną. No bo trzeba było po prostu mieć e, wykwalifikowane kadry e, i kobiety tymi kadrami się e, stawały, tak? Wytłumacz mi jeszcze jedną mhm. rzecz. Czy z tego faktu, że pojawiło się więcej kobiet na rynku pracy, naturalnie wynika to, że miały one więcej wolności i więcej praw? Bo gdy pomyślę sobie na przykład o Korei powojennej no, państwie, które podzieliło się, jedna i część wyspy poszła drogą e, twardogłowego komunizmu, druga e, autorytarnego kapitalizmu. No i nie da się zaprze zaprzeczyć, że tam też dużo kobiet poszło do pracy. Ale ja nie wiem, czy z tego wynika, że mają one więcej praw, bo do dzisiaj czytam, że Korea, jedna i druga, są jednymi z najbardziej patriarchalnych i niechętnych awansowi kobiet mm. społeczeństw na świecie. To znaczy tak, e, e, oczywiście to, jakby ta ofensywa edukacyjno-zawodowa to była jedna rzecz, e, ale oprócz tego, zaraz po wojnie, o tym w książce piszę, bo jakimś, jakoś tak się dzieje, że w Polsce się o tym zapomina, że bardzo wiele rozwiązań w sferze prawnej, praw e, w rodzinie, praw małżeńskich, praw e, w wychowywaniu dzieci, praw do rozwodu, praw małżeńskich, Właściwie wprowadzono czy zreformowano te kodeksy prawne tuż po wojnie. Jednym z pierwszych, jednym z pierwszych może no nie pierwszych, praw dużo jakby produkowano, można powiedzieć, zaraz po zakończeniu wojny, ale jednym, jedną z pierwszych reform, które przeprowadzono, to była reforma kodeksu rodzinnego, kodeksu małżeńskiego, kodeksu opiekuńczego, w której po pierwsze wprowadzono śluby cywilne. E, rozwody, prawo do rozwodów, rozwiązania małżeństwa, e, prawo do e, uznania dzieci urodzonych w związkach pozamałżeńskich, niemałżeńskich, co w tamtych czasach, znaczy dzisiaj, z dzisiejszej perspektywy, 80 lat po, mniej więcej, e, trudno nam naprawdę sobie wyobrazić, że w połowie lat 40. urodzenie dziecka. E, w związku, znaczy poza małżeństwem, to była tragedia i dla tego dziecka, i dla tej kobiety. Znaczy odium dziecka nieślubnego, bękarta, jak wtedy mówiono, i kobiety, która jest matką tego bękarta, właściwie ciążyło na życiu tej kobiety i tego dziecka, można powiedzieć, przez całe życie. Ja już nie mówię o tym, że ojcowie takich dzieci, no, bardzo często uchylali się od płacenia, od uznania takiego dziecka i w związku z tym od płacenia na jego wychowanie. Obowiązek alimentacyjny obowiązek jakby zrównania w prawach społecznych, w prawach dzieci małżeńskich, pozamałżeńskich, to jest właściwie to jest coś co zawdzięczamy pierwszym pierwszym miesiącom, pierwszym latom funkcjonowania wtedy jeszcze nie PRL-u, ale powojennej Polski. O czym się nie mówi. I to dawało kobietom naprawdę dużo większe możliwości jakby podmiotowego um, funkcjonowania w społeczeństwie i w rodzinie, niż, yy, niż, niż wcześniej. Więc jeżeli mnie pytasz o, zresztą skądinąd wspomniane Chiny, Korea i tak dalej, e, komuniści i są na ten temat badania e, już, i mogę też tu nazwiska przytoczyć, badacze, które to, ten temat zgłębiały. E, przejmując władzę w, e, po wojnie, e, właśnie pierwsze co robili, czy jedno z pierwszych rzeczy, które robili, to są te reformy kodeksu małżeńskiego, rodzinnego, opiekuńczego. To się zadziało nie tylko w Polsce, to się zadziało w e, Czechosłowacji, to się zadziało w Chinach na przykład, w 1950 roku. Patriarchalne Chiny, feudalne właściwie, wtedy dużo bardziej właściwie niż, niż Polska, przeprowadziły e, gruntowną reformę kodeksu rodzinnego, e, czy małżeńskiego, dając młodym ludziom, prawo do zawierania wchodzenia w związek małżeński, prawo do rozwodu bez właściwie uczestnictwa rodziny, rodziców, co wcześniej było po prostu nie do pomyślenia. Więc myślę, że to są takie rzeczy, które oczywiście i tu dochodzę znowu, wracam do moich bohaterek, bo jak to mówił Lenin czy Trocki, prawa same stanowione to jeszcze nie wszystko. One muszą być wdrażane w życie i Praktykowane, a z tym jest zawsze najtrudniej, to trwa długo. Zmiany w myśleniu, zmiany w, w jakimś takim przyswojeniu tego nowego prawa to jest proces rozłożony na lata. I moje bohaterki to były nie tylko te, wracam, te panie ministrowe, tak, wiceministry, dyrektorki w tych wszystkich urzędach, ministerstwach itd. Ale to były też bardzo często redaktorki czasopism, to były też często e, e, pisarki, publicystki, e, aktywistki, które można powiedzieć tłumaczyły tym masom kobiecym i męskim e, sens wprowadzanych nowych rozwiązań. Ja by się przebrnęłam przez e, listy, które były przesyłane na przykład do Przyjaciółki, czy do Kobiety i Życia, czy wcześniej jeszcze takie było czasopismo Kobieta, gdzie kobiety po prostu zasypywały redakcje tych czasopism i pytają co to dla nas znaczy. Co to tak naprawdę znaczy, że ja mogę, czy no właśnie, że, 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 można, że można przeprowadzić rozwód? Co to dla nas oznacza? Co to znaczy, że jeżeli ja mam dziecko z mężczyzną, który nie uznaje tego dziecka, to co ja mogę zrobić? I te czasopisma, i te kobiety, e, i eksperci, którzy również wypowiadali się na łamach tych czasopis, tłumaczyli jakie kobiety mają możliwości. I myślę, że te prawa i te możliwości, które po prostu były stopniowo przyswajane, reakcje na to znajdujemy, na przykład znaczy jakby głos, wypowiedzi od odbiór samych kobiet znajdujemy nie tylko w tych listach do prasy, ale również w wspomnieniach, pamiętnikach, których szczególnie po na fali odwilży bardzo dużo jakby publikowano. I kobiety tam wyraźnie piszą, że zmienia się ich sposób postrzegania swojej na przykład pozycji w rodzinie. One już nie chcą być, można powiedzieć, na przykład kobiety mówią: mój mąż pije i stosuje przemoc. Przecież nie chce być z kimś takim. Nie wszystkie oczywiście kobiety tak mówiły, ale to, że mają możliwość jakby inaczej pokierowania swoim życiem, no to jest jeden z, można powiedzieć, jedno z pokłosi jakby działalności moich kobiet. W tym sensie uważam, że ta misja edukacyjna, którą, misja prawodawcza, misja edukacyjna, którą, którą one prowadzi, prowadziły przez lata, no przyniosła pewne rezultaty. A to, że ta emancypacja, jak to się dzisiaj mówi, była niedokończona, czy niepełna, czy nie wszystko się udało, no to jest oczywiście część tej, tej historii również. No. Dokonania małoistowskich Chin w dziedzinie emancypacji kobiet odłożyłbym mimo wszystko na bok, bo dokonywały się one wszystkie postępy w dziedzinie równouprawnienia, jednak na tle prawdziwej orgi przemocy, jaką była chińska rewolucja, przy której naprawdę przewroty komunistyczne i instalowanie rządów komunistycznych w naszej części Europy to była wycieczka do SPA, ale zastanawiam się, dlaczego jeszcze jedno słowo nie pojawiło się w Twojej wypowiedzi słowo na A. Czyli? Aborcja. No tak. E, cóż, no tu. To... Bo, bo to myślę mhm. jest takim kolejnym ze skrótów myślowych, które dzisiaj um, pojawiają się w dyskusji o różnicach między prawami kobiet, czy emancypacją kobiet w bloku e, socjalistycznym czy sowieckim, a kapitalistycznym, kapitalistycznym Zachodzie. Pojawia się najczęściej. Znaczy nie jest to główny wątek mojej pracy. Jest, ten wątek się pojawia, ale są już dzisiaj badania prowadzone w Polsce. Nad prawami reprodukcyjnymi kobiet w PRL-u, w różnych jakby okresach PRL-u. Szczególnie po odwilży, ale myślę, że też być może są prowadzone prace o tym, co się działo po wojnie w okresie stalinowskim. Natomiast, oczywiście, w tej książce wspominam o tym, że w 1956 roku zliberalizowano prawo aborcyjne wcześniej w Związku Radzieckim, i to był taki, taki sygnał, takie zielone światło, że już teraz już można. Natomiast ta ustawa była niedoskonała, na przykład zezwalała w teorii na przerywanie ciąży w przypadku, gdy no zachodziły takie tzw. Tak przesłanki społeczne, tak? czyli na przykład no nie wiem, złe, złe warunki bytowe itd. Ale w praktyce, w praktyce no, państwo powoływało komisje lekarskie, trzeba to było zatwierdzić, długo to trwało, te procedury były skomplikowane. W związku z tym dla, dla wielu kobiet, można powiedzieć, to, co miało być ułatwieniem, było utrudnieniem. Dopiero nowelizacja tej ustawy w grudniu 1959 roku, można powiedzieć, zlikwidowała ten szereg tych barier. Które, które, które państwo tutaj nakładało. Co ciekawe, jedną z, może nie bohaterek, ale jakąś poboczną bohaterką mojej książki jest Helena Wolińska, niesławna prokurator okresu stalinowskiego. Zresztą za moment, właściwie za moment, mam nadzieję, że 2-3 trzy, trzy miesiące wyjdzie biografia. Heleny Wolińskiej, na którą bardzo czekam. Wolińska mnie interesowała, zainteresowała w mojej książce jako autorka rozprawy doktorskiej, która później została opublikowana o przerywaniu ciąży w świetle prawa karnego, gdzie to jest bardzo ciekawe, językiem, powiedziałabym no, takim bardzo nowoczesnym, jak na myślę, na tamte czasy, językiem praw człowieka i praw kobiet. Krytykowała rozwiązania perelowskiej władzy, ustawę z 1956 roku, właśnie mówiąc o jej niedoskonałym z perspektywy praw kobiet charakterze, i zwracała uwagę, że dopiero ta nowelizacja z 1959 roku umożliwiła kobietom przerywanie ciąży legalnie i bezpiecznie. W tamtych czasach. Więc o tym, o Helenie Wolińskiej, o tej jej jednej pracy, piszę w książce. Natomiast, co w pewnym sensie mnie zaskoczyło, ale badania dzisiaj koleżanek, historyczek, antropolożek nad właśnie dyskursem praw reprodukcyjnych w PRL-u, myślę, Potwierdziły to, co, co, co znalazłam w pracach moich bohaterek, mianowicie mimo tego, że aborcja po 1956 roku przerywanie ciąży było legalne, to moje bohaterki, które na fali odwili, że może będzie potem jeszcze okazja, żebyś trochę o tym powiedzieć, przecież gnęły się trochę z tych, takich, z tych takich urzędniczek państwa socjalistycznego w takie bardziej nowoczesne edukatorki, modernizatorki. W swoich poradach, w swoim poradnictwie, w swoich odpowiedziach na listy kierowane do, do, do prasy, które odpowiadały w swoich tekstach literackich e, mówią o aborcji jako o szkodliwym zabiegu. To znaczy, mówią o tym, że to był zabieg dopuszczalny przez prawo, dop to nie był zabieg nielegalny, ale odradzają go e, jakby czytelniczkom czy kobietom, które się do nich e, zwracają. Mówiąc, że może on zostawiać no, pewne jakby ślady na zdrowiu i psychice e, kobiety. Mówią, że jest to, można powiedzieć, metoda ostateczna, e, którą można e, zastosować, ale odradzają ją. Co ciekawe, mało też mówią o antykoncepcji, co mnie trochę rozczarowało z perspektywy współczesnej dzisiaj, jakby badaczki czy, czy odbiorczyni tego przekazu. E, mówią mało o antykoncepcji, znaczy mówią o, one były też jakby autorkami różnych porad, nie były. Wiele z nich to nie były lekarki, więc one odsyłają, być może tak trzeba było zrobić, do wiedzy medycznej, wiedzy fachowej, do rozmów z ekspertami. Natomiast z drugiej strony, nie mówiąc wiele o antykoncepcji, bardzo wyraźnie zwracały uwagę, że to kobiety powinny za nią brać odpowiedzialność. To znaczy, to żeby nie zajść w ciążę, jednym słowem, to była sprawa kobiet. Więc... Wiele jest takich momentów w tej książce, w których można powiedzieć, trochę się jako czytelniczka czy odbiorczyni tamtego przekazu dziwię, zastanawiam, czasem wchodzę w polemikę. Na przykład w momencie, gdy niektóre moje bohaterki podnosiły kwestie przemocy wobec kobiet i no, podnosiły ją w taki sposób, że dzisiejsze czytelniczki byłyby, myślę, zszokowane ale mamy za sobą 70-80 lat. Różnych dyskusji. E, I e, no więc to były takie momenty, można powiedzieć, e, zdziwienia czytelniczego czy zdziwienia e, badawczego, ale no jakby też kontekst historyczny był taki, a nie inny. No. Nie staram się moim bohaterkom z dzisiejszej perspektywy e, doradzać, tak, czy oceniać je też. Zresztą w ogóle m, o tej ocenie, tak? ocenności to jest inna sprawa. Ja po prostu. Unikam też ocennego stosunku do moich bohaterek i tego okresu. Czy to nie jest tak, że przy całym konserwatyzmie ówczesnego społeczeństwa, nawet Twoje bohaterki, no, ówczesne postaci życia publicznego no, pisarki, redaktorki, polityczki, działaczki partyjne, działaczki różnych państwowych organizacji? Koniec końców, po zakończonej zmianie, wracały i gotowały obiad dla swojego męża i dzieci? E, nie wiem, szczerze mówiąc, ponieważ nawet w swoich wspomnieniach bardzo mało mówią o życiu prywatnym. E, kreują się przede wszystkim, no bo jednak wspomnienia to są pamiętniki, no to są też pewne kreacje, tak? E, literackie, kreacje kulturowe. W związku z tym to się też zmienia, oczywiście, ale w tych pierwszych, takich po fali, odwi po odwilży w latach 50-60, one właśnie funkcjonują głównie jako postaci życia publicznego. To znaczy, no właśnie, sfera publiczna jest tą sferą, w której dokonuje się emancypacja kobiet, natomiast o prywatnej sferze niewiele mówią. Wyjątkiem jest Janina Broniewska, która Faktycznie po wojnie wydała trzy tomy wspomnień o szczególnie o, o, o okresie przedwojennym, gdzie wspomina swoje życie z poetą, Władysławem Broniewskim, ale również wspomina funkcjonowanie no, takich intelektualno-artystyczno-polityczno-lewicowych wspólnot i punktuje ten patriarchalizm środowisk lewicowych, i mówi na przykład, że przed wojną kiedy jeszcze była w związku z, z, z Broniewskim, miała takie poczucie, że, że musiała, być, musiała być nie tylko kobietą pracującą, pracowała jako nauczycielka do czasu, aż ją władze sanacyjne nie pozbawiły tej pracy, ale również musiała cały dom, opieka nad córką, anką, ale też uzgadnianie z gosposią różnych spraw domowych, to wszystko spoczywało na jej głowie. Jednocześnie Broniewski oczekiwał, że będzie taką zapatrzoną w niego też czytelniczką, więc miała być wszystkim, tak, żoną, kochanką, matką, pracownicą i tak dalej. Więc Broniewska o tym faktycznie mówi. Broniewska jest też jedną z nielicznych bohaterek mojej książki, która mówi o tym, że no moje bohaterki też posługi znaczy miały do pomocy panie, tak? To znaczy to jest taka rzecz, o której też bardzo chciałabym przeczytać więcej, bo są już w tej chwili książki o służących, o pracy w zawodzie służącej czy pomocy domowej na przełomie XIX-XX wieku, w międzywojnie. Ja bym bardzo chciała przeczytać pracę, która by ten temat problematyzowała, jeżeli chodzi o PRL I bardzo bym chciała, żeby też dotknęła ona właśnie takich, no, tych, tych, właśnie uprzywilejowanych. E, jednak e, kobiet, również moich bohaterek. No właśnie, one o tym nie mówią. Nie chcę ci przerywać, ale to mi się wydaje w tym momencie w ogóle fascynujące i na miejscu pytanie. Czy żeby uprawiać tę działalność pro kobiecą w PRL-u trzeba było być po prostu wysoko postawioną w partii kobietą i nie było tam wywodzących się z ludu działaczy? Nie no, znaczy wysoko postawiona i wywodząca się to nie to samo. To znaczy bycie w, bycie w strukturach partyjnych jakby moim zdaniem nie było uwarunkowane pochodzeniem społecznym. To znaczy, no można było być z rodziny robotniczej czy chłopskiej i być wysoko w strukturze, a można było być z rodziny inteligenckiej. Moje, ja w ogóle w tej książce i to jest jedna z tez. Wracając do, do tez, bo jedna z tez mojej książki jest taka, że żeby znaleźć kobiety w państwie, e, i tutaj e, faktycznie powołuje się na badania, na taką no fascynującą moim zdaniem książkę chińskiej historyczki pracującej w Stanach, Wang Cheng. Która kilka lat temu napisała książkę Finding Women in the State o lewicowych feministkach, maoistycznych Chinach, o których mówisz, że powinniśmy je zostawić trochę na boku, ale Wang Cheng tam stawia taką tezę, że żeby znaleźć kobiety w państwie, te urzędniczki socjalistycznego państwa, przy czym ja te urzędniczki rozumiem szeroko, to trzeba przede wszystkim porzucić to myślenie w kategoriach elit partyjnych. Góry partyjnej. To znaczy, jeżeli będziemy szukać tylko tak, jak do dzisiaj robią to bardzo często historycy, historycy polityczni, kobiet w sekretariacie partii, w biurze politycznym, w tych wszystkich komitetach wojewódzkich, komitecie centralnych, to na pewno ich za dużo nie znajdziemy. Ale jeżeli poszerzymy pole naszych badań i zaczniemy. Również politycznie, ale powiedzmy ministerstwa, wydziały w, w, w ministerstwach. Ale jeżeli zejdziemy też niżej, czyli na przykład przyjrzymy się redakcjom czasopism, jeżeli przyjrzymy się wydawnictwom, jeżeli przyjrzymy się też takiej polityce animacji kultury gdzieś powiedzmy na prowincji, jeżeli przyjrzymy się organizacji bibliotek, to tam już znajdziemy dużo więcej kobiet. No i teraz pytanie, które ja stawiam w tej książce, i nie wiem, czy od, do czytelników pewnie należy. E, jakaś taka informacja zwrotna, czy udaje mi się na to odpowiedzieć. E, to jest też pytanie o sprawczość, i wpływ, i oddziaływanie, i, e, i o władzę tak naprawdę. Czy władzę, myślę, że jest to też takie pytanie, które nie dotyczy tylko PRL-u, ale dotyczy ono jakby nas również dzisiaj. Czy realną władzę, realny wpływ, realną sprawczość mają tylko ludzie na po, tak zwanej poli politycznej, politycznej górze? Czy ludzie, którzy funkcjonują w tak zwanym drugim czy trzecim szeregu, ludzie, którzy drążą, mają pewną ideę i z tą ideą i e, drążą tą ideę i, i z tą ideą funkcjonują, jakby, jakby idą dalej, można powiedzieć, w, e, i tą ideę zaszczepiają tym, którzy są wyżej, e, niżej i tak dalej, to czy oni również nie, nie, nie mają pewnego wpływu i oddziaływania jej sprawczości? Ja myślę, że mają. Myślę, że mają, ale żeby to zobaczyć, to trzeba właśnie przedefiniować tą, tą koncepcję elit z jednej strony politycznych, a z drugiej również samą koncepcję wpływu sprawczości oddziaływania. Zresztą to, to świetnie robi to wspomniana już też Magda Grabowska w swojej książce Zerwana Genealogia o działaczkach organizacji kobiecych, gdzie pokazuje, że zrobiła również wywiady z dawnymi działaczkami Ligi Kobiet, czyli pokolenie lub dwa nawet młodszymi od moich bohaterek, bo moje jednak urodziły się na przełomie XIX, XX, na początku XX wieku, e, gdzie one różnie oczywiście oceniają po latach swoją tą aktywność w lidze kobiet, ale bardzo wiele z nich mówi tak, to nam dawało poczucie e, sprawczości, możliwości działania, realizowania pewnych ideałów nawet w naszym najbliższym e, otoczeniu. Co jest jeszcze ciekawe i w mojej książce o tym mówię, e, ale jeszcze do tego nie dotknęliśmy, to to, że ja pokazuję, staram się pokazać, jak moje bohaterki działały yy, nie tylko na arenie krajowej, lokalnie, bardziej centralnie, ale również międzynarodowej. I to jest kolejna rzecz, która moim zdaniem domaga się bardzo pilnych, szerokich badań. Dlaczego? Co w Dla... tym takiego ważnego? Ważne jest to przede wszystkim, ja, ja to od strony teoretycznej nazywam potrzebą zerwania z badawczym nacjonalizmem. To znaczy koncentrowaniem się tylko i wyłącznie... Na sprawach Polski, w Polsce, ewentualnie w relacji Polska-Związek Radziecki. Zresztą wracam tutaj do jednego z swoich pierwszych pytań. Kiedy w Polsce się mówi, kiedy dzisiaj bada się PRL, komunistów, komunistki, to jest to albo co im się udało zrobić w Polsce, czy byli polskimi komunistami, czy byli polskimi działaczami, albo na ile byli zależni od Związku Radzieckiego. Nic więcej, nie funkcjonuje. Tymczasem yy... Jeżeli poszerzymy nasze pole, pole badania, nie tylko na nasz tutaj region, ale można powiedzieć na cały świat, zobaczymy, jak bardzo polscy komuniści, komunistki, ludzie lewicy, nie tylko oni, bo to trzeba uczciwie powiedzieć, że to nie, nie dotyczy tylko ludzi o jakby tym lewicowym światopoglądzie, byli zaangażowani w budowanie, powiedziałabym, nowego porządku na świecie, na arenie międzynarodowej. Byłam, muszę powiedzieć, zaskoczona, kiedy badając, przyglądając się działalności Organizacji Narodów Zjednoczonych po wojnie, tworzeniu Organizacji Narodów Zjednoczonych czy powstaniu UNESCO, znalazłam tam nazwiska Polek, moich bohaterek, czego bym się nie spodziewała, bo jakby w Polsce nie, właściwie mało prowadzi się tego rodzaju badań. Zresztą te nazwiska do mnie najczęściej docierały za sprawą badań, które prowadzą koleżanki z zagranicą. Badaczki zagraniczne już od dłuższego czasu e, prowadzą badania nad tak zwanym międzytransnarodowym ruchem kobiecym albo nad e, międzytransnarodowymi organizacjami właśnie ty typu ONZ, UNESCO e, i pokazują jak bardzo e, Polacy i Polki byli zaangażowani w tworzenie tych, e, tych organizacji. Dlaczego? Dlatego, że po fiasku Ligi Narodów, tego projektu Ligi Narodów Międzywojennego i po no, tragicznej, Potwornej II wojny światowej, wierzono, że czas stworzyć nowe struktury polityczne, nowe organizacje, które będą miały większy wpływ, większą siłę oddziaływania. I dlatego ważne jest, żeby ludzie tutaj z regionu, który najbardziej, przynajmniej tu w naszym regionie, doświadczył skutków wojny, żeby oni byli tam obecni. I moje bohaterki tam były. Działały w Komisji Praw Człowieka, działały w Komisji przy powstawaniu Komisji Praw, praw Kobiet, działały na forum UNESCO. Taka bohaterka, no nie komunistka, komunistka, ale jakoś osoba lewicowa, Eugenia Krasowska, która była skądinąd, jeżeli mamy mówić o afiliacjach partyjnych, członkinią Stronnictwa Demokratycznego i była też członkinią władz tej partii wieloletnią. W Polsce po wojnie długo była wiceministrem, wiceministrem oświaty i później szkolnictwa wyższego i nauki. W połowie lat 60. została, można powiedzieć, oddelegowana na ten odcinek międzynarodowy i reprezentowała Polskę w UNESCO. W 1975 roku, kiedy ONZ ogłosiło Międzynarodowy Rok Kobiet, a później za chwilę ruszyła dekada kobiet, Krasowska apelowała bardzo wyraźnie o to, aby. Prawo, dostęp do edukacji, kultury dla kobiet i dziewczynek był zagwarantowany, bo mówiła, pozbawianie ich tego prawa to jest pozbawianie ich pozbawianie jednego z fundamentalnych praw człowieka. Więc to są te nazwiska, które się pojawiają, o których moim zdaniem trzeba myśleć, żeby właśnie wykroczyć poza ten badawczy nacjonalizm, zobaczyć Polaków i Polki jakby też na tej arenie międzynarodowej, jakoś myślących, można powiedzieć, w szerszych kategoriach. Co one, mówiąc już naj, najprościej, naj, w najbardziej wulgarnym uproszczeniu, dały kobietom takiego, że w Twoim przekonaniu trzeba je powszechnej historii przywracać, bo popularnych popularnej historii Stanów Zjednoczonych nie trudno domyśleć się, dlaczego postać na przykład Eleanor Roosevelt, bo sama przywołałaś mhm. powołanie Organizacji Narodów Zjednoczonych tutaj, jest tak łatwe. Znaczy, dlaczego łatwo jest uczynić Eleanor Roosevelt postać pomnikową? No dlatego, że nie obciążają jej zbrodnie. Stanów Zjednoczonych z tamtych czasów, ani, ani żadne no, to inne. To może dyskusyjne, co Ale, tam Stany Zjednoczone ta jest, robiły no, w tamtym czasie, dlatego, na przykład dla, wobec czarnoskórych dla, obywateli swoich. Dlatego sformułowałem tak to, tak to pytanie. Jest, wiesz, to jest fenomenalny fragment w książce Jill Lepore, dotyczący właśnie tamtych lat, gdy dyplomaci amerykańscy skarżą się Departamentowi Stanów, że nie mogą nic na arenie międzynarodowej zrobić, bo jedyny odzew, jaki słyszą, to to, jak Ameryka traktuje swoich czarnych obywateli, i przez to są kompletnie niewiarygodni dla swoich partnerów na, na całym świecie. Więc masz rację, ten problem, ten problem również istniał, tylko trudno było za niego obwinić Eleanor Roosevelt. O to mi chodzi. Tak? Znaczy, Ale że... Eleanor Roosevelt, która dzisiaj jest fetowana jako wielka feministka i pewnie jest w tym sporo prawdy. Akurat ja w mojej książce przywołuję inną postać, Fryderyki Kalinowskiej. Polecam Państwu w ogóle postać zupełnie nieznana. Była polską żydówką, komunistką. Urzędniczką ambasady polskiej w Waszyngtonie, a później członkinią, inaczej pracowała na rzecz polskiego przedstawicielstwa przy ONZ. I była właściwie, znalazła się w gronie siedmiu kobiet z całego świata, które dały, można powiedzieć, zaczątek ONZ-owskiej komisji do spraw statusu kobiet. I Fryderyka Kalinowska, która później też uczestniczyła w procesie tworzenia tekstu Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka w 1948 roku. No, można powiedzieć, nie wypowiada się zbyt dobrze o e, Eleanor Roosevelt, jako o tej, która w procesie tworzenia, która miała decydujący głos jako e, szefowa Komisji Praw Człowieka w ówczesnym czasie, która przygotowała tekst Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka. E, I Eleanor Roosevelt, e, można powiedzieć, e, stawiała opór tym e, przedstawicielkom organizacji kobiecych, które tam również nad tym tekstem pracowały, e, opór związany z tym, że, że, żeby zbyt. Nie akcentować nadmiernie praw kobiet, ponieważ uważa, uważała, że prawa kobiet mieszczą się w tych szeroko pojętych prawach człowieka. Znaczy inaczej, nie uważała, że akcentowanie równości, e, równouprawnienia, równości kobiet i mężczyzn w, dek de, w tekście deklaracji praw człowieka e, jest e, jakby aż tak e, istotne. Więc e, dla mnie też ciekawe jest, i to, i to mówi nie tylko moja bohaterka, ale już też są badania szwedzkiej takiej socjolożki, pedagogzki Rebeki Adami, która opisała cały ten proces powstawania onz Komisji Praw Kobiet. Do spraw statusu kobiet, a później tworzenie, pracy nad tekstem Deklaracji Praw Człowieka. Ona pokazuje, w jaki sposób właśnie te przedstawicielki e, krajów e, no, bloku socjalistycznego, ale też krajów Ameryki Południowej wówczas, e, no, można powiedzieć, pro, prowadziły taką polityczną, e, mocną dyskusję z e, Eleanor Roosevelt i innymi przedstawicielami Komisji Praw Człowieka. Więc dla mnie ciekawe są, jest również, byłoby również prześledzenie tych e, sporów, czy tych dyskusji, debat na forum organizacji międzynarodowych, żeby pokazać, że pewne prawa, które, deklaracje, teksty, dokumenty, które powstawały, nie powstały po prostu tak przy herbacie, bo wszyscy usiedli i się zgodzili, że no prawa człowieka są ważne, tylko tam walczono o każde zdanie, o każde słowo, o każdą kropkę, każdy przecinek. Tak? I to naprawdę walczono, zdaje się, przez dwa czy trzy lata trwały prace nad powszechną deklaracją praw człowieka. Kto dzisiaj pamięta, że Polka Fryderyka Kalinowska uczestniczyła w tym procesie? Myślę, że niewiele osób. A ty uważasz, że dzisiejsze feministki powinny o tym pamiętać? Uważam, że powinny o tym pamiętać. Uważam też, że powinny pamiętać o tym, że inna komunistka, Zofia Dębińska, w 1967 roku była, jak pokazują badania zagranicznych naszych koleżanek, nie, Pols nie Polek była bardzo mocno jako przewodnicząca komisji do spraw ówczesna przewodnicząca komisji do spraw e, statusu kobiet e, ONZ była jedną z głównych inicjatorek i autorek tekstu deklaracji o eliminacji e, przemocy wobec kobiet nie konwencji konwencja przyszła później koniec lat 70 początek 80 -tyk. 67 rok kto o tym pamięta dzisiaj no nieuchronnie musimy skończyć znowu tym polemicznym wątkiem, bo wiesz, to nie ja jestem osobą, którą musisz do tego przekonać, prawda? To jakby nie ja tutaj się uprawianiem tego poletka feministycznej historii zajmuję, tylko Twoje koleżanki, często też młodsze koleżanki, które dzisiaj bardzo jasno opowiadają się po stronie Ukrainy, które definiują swoją tożsamość, jak sądzę, jako przede wszystkim wolnościowo-liberalną. Mhm. I które, jak sądzę, dla których, jak sądzę, odrzucenie wszelkich totalitaryzmów, szczególnie tych zabarwionych jakkolwiek rosyjskością czy radzieckością, jest właściwie fundamentalnym i nienegocjowalnym punktem tożsamości. To chyba z nimi będziesz musiała o tym dyskutować, że ich, że powinny, Twoim zdaniem, powinny w swoim rozumieniu feminizmu uwzględnić również przedwojenne i powojenne działaczki ruchu komunistycznego. Znaczy ja myślę, że młode dziewczyny dzisiaj, młode kobiety, które jeżeli się interesują tą historią, chcą coś o tym wiedzieć, a często chcą wiedzieć, ponieważ ich matki czy ich babcie działały na przykład, nie wiem, w kołach gospodyń wiejskich, w lidze kobiet, były też na przykład żołnierkami Armii Ludowej i tak dalej, tak dalej. Myślę, że przeżywają dzisiaj dosyć duży dysonans. Jak to się dzieje, że ta, ten fragment historii, który na przykład jest też fragmentem historii ich rodzin, nie jest obecny w debacie publicznej albo jest wstydliwie gdzieś tam e, między wersami, wierszami e, jakby prze, e, przemycany. E, tak się składa, że akurat do tej pory, kiedy prezentowałam swoją książkę, czy jej tezy, czy jakieś fragmenty na róż, w różnych miejscach. Miałam bardzo dużo, powiedziałabym, bardzo pozytywny odbiór, e, dlatego że wydaje mi się, że jest w tej chwili dosyć duże zmęczenie jednak takim mocno antykomunistycznym, e, czy anty jednak podejściem. E, próba szukania. Tak, tak, myślę. Myślę, że wśród młodych ludzi e, dzisiaj jednak jest, są jakieś takie próby dowiedzenia się czegoś więcej, jeżeli to są oczywiście ludzie jakoś otwarci, tak? czy to ze względów e, rodzinnych, czy innych. E, e, I i myślę, że, że jakby jestem w stanie, zresztą mam zaproszenie niedługo na taką dyskusję z młodymi badaczkami literatury, studentkami, więc zobaczymy, jak, jak, jak one się do tego ustosunkują. Natomiast to, co chciałabym, żeby to jednak dosyć mocno wybrzmiało, bo takie mam wrażenie z naszej rozmowy, i początku jej końca o, tym, o tej przemocy, totalitaryzmie, Rosji i tak no, dalej. To jest oczywisty kontekst, jest... który dzisiaj w Polsce wszystko ustawia. Tak, ja, ja wiem, tak, dlatego zapytałem, tak, czy to tak, nie jest przypadkiem tak. dla ciebie. W jakimś tam wymiarze może niewygodny moment na premierę tej książki. Dlatego o tym jasne, mówię. Nie można w, dzi w dzisiejszej po Zobacz, ale w dzisiejszej Polsce mm. w dyskusji o czymkolwiek nie da się uciec od nie tematu da się. Rosji. To, to Nie, da się. To, nie to pytam prawda. o to dlatego, że to jakaś tak. moja prywatna jasne. obsesja, nie, tylko nie, dlatego, nie, że nam to wyznacza horyzontyczne. Oczywiście, oczywiście, dlatego w tej książce y, jakby proponuję redefinicję, wy, przejść, jakby wykroczenie poza szereg y, jakichś takich obiegowych. Y, formuł utartych, definicji itd. i tak dalej. Jedną z takich propozycji moich do czytania tego tematu i tych, tych postaci jest wyjście poza paradygmat totalitarny. I nie jestem oczywiście pierwsza, która poza tę propozycję taką formułuje. Również już cytowane tutaj badaczki, jakby mówią, które zajmowały się edukacją w PRL-u, zajmowały się pracą kobiet, kulturą i tak dalej, mówią, że właściwie jeżeli nie wykroczymy poza ten paradygmat totalitarny w myśleniu o, o, o PRL-u, e, to właściwie nie ruszymy z tą dyskusją. E, ja proponuję, aby, aby spróbować, e, e, spr spróbować wykroczyć poza ten paradygmat i być może dopiero wtedy e, jakby otworzą nam się oczy na inne wymiary tej, tej rzeczywistości, bo to nie była tylko rzeczywistość czarno-biała, tak? Więc takie prace już powstają, więc to nie jest tak, że jestem tutaj debiutantką i oczywiście korzystam z tych prac. Zresztą lista pozycji bibliograficznych jest naprawdę długa w mojej, w mojej książce, więc to tak jak też powiedziałam na początku, dołączam, dołączam do już, jak można powiedzieć, funkcjonującego grona badaczy i badaczek również w Polsce czy w regionie. Którzy, którzy, które starają się na te sprawy spojrzeć z trochę innej perspektywy niż ta dom, dominująca i obowiązująca? Czy pisząc dzisiaj o historycznych komunistkach uczestniczysz tak naprawdę w, w współczesnej polemice na temat feminizmu? Czy to jest trochę taki głos też przeciwko, czy w, w odniesieniu do koleżanek, które mają bardziej liberalną wizję ruchu kobiecego i twierdzą na przykład, że przed 1989 coś takiego jak emancypacja kobiet była wyłącznie sowiecką fikcją. To znaczy, trudno mi powiedzieć, znaczy myślę, że tak, znaczy, ale przede wszystkim, jeżeli uczestniczę w, jakimkolwiek, w jakiejkolwiek dyskusji, bo może nawet nie sporze. Ale w jakiejkolwiek dyskusji, to o to, żeby otworzyć się na takie myślenie o emancypacji, która czerpała jako pewna koncepcja, podobnie jak modernizacja, o której rozmawialiśmy, z wielu różnych źródeł. I lewicowa czy komunistyczna jest jednym z tych źródeł, tak? Nie da się tego całkowicie jakby wyciąć i wydzielić. Znaczy, wydaje mi się, że czasy, kiedy mówiono, że PRL był tą przerwą czy dziurą, czy jakąś taką. Czarną czy białą plamą na mapie historii kobiet i ruchu kobiecego w Polsce, mam na, wydaje mi się, że mamy to już za sobą. To znaczy, że przybywa prac, które z różnych, również w najbliższym mi chyba obszarze badań literatury i kulturoznawczych, też tych prac przybywa. Co pokazuje, że jest, wydaje mi się, jakieś, po pierwsze jakaś potrzeba, a po drugie jakieś, jakieś otwarcie na tą tematykę. No cóż, no ja. Jestem otwarta na dyskusję, i, i wydaje mi się, że trzeba o tym rozmawiać. A to, że różne badania dzisiaj pokazują, że na przykład młode kobiety, o ile młodzi mężczyźni dzisiaj bardziej idą na prawo, a młode kobiety idą bardziej na lewo, no to ja chciałabym, żeby idąc na lewo, mogły zobaczyć również jakby tą pewną tradycję, historię, e, e, która jakby z tym, z tym jest związana. I oczywiście same ocenić i zdecydować. Czy to jest ta część historii, z którą jest im po drodze? Ale nawet nie chodzi o to, żeby historia stawała się tutaj jakimś, jakąś lekcją, z której coś wyciągamy na przyszłość, ale pewne, pewne obrazowanie, pewne figury, pewne, pewne, pewien potencjał lewicowości, wydaje mi się, jest wciąż do, do zagospodarowania i. Nie wiem, czy będziemy ciągnąć, czy korzystać z historii, czy będziemy korzystać z tego, co jest tutaj, czy będziemy myśleć o przyszłości. Myślę, że warto przede wszystkim, żeby zacząć od jakby uzupełnienia luk w tej, w tej historii. Już widzę ten prawicowy nagłówek. Lewicowa historyczka próbuje przekonać, że prawdziwe korzenie feminizmu w Polsce to stalinizm. Cóż ja mogę powiedzieć? No to przykro mi, że jeżeli ktoś tak odczyta moją książkę, to znaczy, że albo jej nie przeczytał, albo po prostu podejdzie do niej z jakimś gotowym pakietem swoich wyobrażeń. No cóż ja mogę zrobić? No. Mogę pisać kolejne książki. Zresztą ta książka zostawiła mi naprawdę sporo materiału i, 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 i właściwie teraz pytanie, w którą stronę to, to, to pójdzie. Myślę, że szczególnie mnie w tej chwili interesują te między i transnarodowe działania, bo tam wydaje mi się, że jest duży potencjał, żeby pokazać, że Polki po prostu to nie jest tak, że zapadła żelazna kurtyna i one gdzieś tutaj po prostu tylko siedziały, ale naprawdę dużo siedziały i były naprawdę bardzo mocno zaangażowane w kształt dyskusji, debaty i tworzenia powojennego porządku na świecie. Mówiła. Agnieszka Mrozik, dziękuję Ci bardzo dziękuję za tę rozmowę. Dziękuję, bardzo dziękuję. Książka architektki PRL-u, komunistki, literatura i emancypacja kobiet w powojennej Polsce była przedmiotem naszej rozmowy. I zanim Cię jeszcze puszczę, daj mi te kilka minut, bo pierwsza nasza rozmowa na ten temat odbyła się 8 lat temu. Patrzyłem w przypisach do Twojej książki, gdzie ona się pojawia. To był 2015 rok, i dlatego też pytam cię o te polemiki, bo wtedy ona y, doprowadziła do kilku. Tak, ale to, cóż, no dobrze, że się dyskusja nasza dyskusja odbiła jakimś echem, tak myślę, e, i dobrze, że były te polemiki, no bo ja też jestem oczywiście w tym w takim duchu polemicznym, można powiedzieć, zanurzona i wychowana, lubię rozmawiać i. E, jedyne, czego nie lubię, to nie lubię takiego protekcjonalnego stosunku do mojej pracy, jakiegoś pouczającego, prawda? E, natomiast e, wszelkie rozmowy, spory, polemiki, jak najbardziej. No, te, te, zresztą moje bohaterki e, i projekt, który tworzyły, wykuwał się jakby w ogniu polemik, tak? czy w takim ferworze dyskusji. E, to, to, to nie jest tak, że to jakby wszystko zostało też już wracając i kończąc, być może przywiezione w teczce ze Związku Radzieckiego i wypakowane po prostu w, na gruzach zniszczonej Warszawy. Nie, nieprawda. Znaczy, te projekty, te, 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 ten program wykuwał się naprawdę w ferworze różnych dyskusji i kształtował się i zmieniał się w, w toku różnych procesów, które się dokonywały przez lata. Więc y, jestem otwarta na dyskusję i polemiki, jak najbardziej. Ja tej Twojej dyskusji, też szczególnie z y, y, ludźmi z. Y mojego i jeszcze młodszego ode mnie pokolenia jestem, jestem bardzo ciekaw, bo wydaje mi się, że jest tutaj tego polemicznego żaru szczególnie sporo na tym odcinku. Dziękuję Ci raz jeszcze za rozmowę. Dziękuję bardzo.